Maciuś jest dwulatkiem, który nieustannie walczy o życie. Urodził się silny, był okazem zdrowia i nic nie zwiastowało kłopotów do czasu, gdy podstępnie zaatakowała choroba. Chłopczyk cierpi na padaczkę i SMA, rdzeniowy zanik mięśni. Malec wiele wycierpiał, a jego życie zależy teraz od terapii genowej. W Polsce jest już dostępna, ale nieosiągalna dla rodziny. Kosztuje bowiem prawie 9 milionów złotych. Moje dzieciątko, Maciuś, ma 2,5 roku. No i niestety przez chorobę, przez SMA, przez rdzeniowy zanik mięśni jest na poziomie motorycznym 4-miesięcznego dziecka, ale to jest dziecko leżące. Maciuś sam nie usiądzie, Maciuś nie czworakuje, Maciuś ma problemy, żeby podnieść główkę. Ho! Świetnie! Dasz radę, Maciuś, dasz radę, Maciuś? Już, troszkę dasz radę. Ta choroba, ona generalnie i bierze jeńców. To jest choroba, która odbiera nadzieję, a niestety jego dzieciństwo, taka namiastka dzieciństwa, tak naprawdę to jest głównie terapia, głównie ćwiczenia, głównie walka o to, żeby utrzymać go w jak najlepszym stanie. Dla Macieja rehabilitacja jest niezbędna. Maciej musi być rehabilitowany codziennie, ponieważ jak ma przerwę, chociażby weekendową, widać w kolejnym dniu pogorszenie jego stanu. Rehabilitacja pomaga Maciejowi funkcjonować, pomaga oddychać. Natomiast ja podziwiam jego wolę walki. Kilka razy reanimowany, w bardzo ciężkim stanie, walczymy o każdy jego ruch, o każdy jego oddech. Ta choroba jest bardzo ciężka. Niezbędne jest podanie mu terapii genowej. Dziecko nad życie i chcę do niego jak najlepiej i chciałabym, żeby był szczęśliwy i żeby się dobrze rozwijał. Maciuś, kiedy urodził się, to tak się cieszyliśmy jego przyjściem na świat. Niestety, kiedy okazało się, że jest chory, po prostu spadło na nas to jak grom z nieba. I walczyliśmy o jego życie dosłownie, bo on był czasami w takim stanie, że myśleliśmy, że stracimy go. Tyle razy był w szpitalu, tyle razy go lekarze ratowali, ale Pan Bóg chciał, że on żyje. Mamy szansę dzięki tej terapii genowej, żeby on w jakiś sposób był sprawniejszy i żył. Żył jakoś tak normalnie, jak inne dzieci. Serce boli tak, jak się patrzy na to dziecko, które nie umie chodzić, no pełzo po podłodze. Jest to taki mój skarb, który jest bardzo ciężkim skarbem, bo już go nie umie unosić. Koszty terapii genowej to jest koszt ponad 9 milionów złotych. To są pieniądze tak niewyobrażalne dla nas, że bez ludzi po prostu nie, dobrej woli serca nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tych pieniędzy zebrać. A te pieniądze to jest życie naszego dziecka. To jest przyszłość naszego dziecka. Ja nie tracę nadziei, nigdy nie traciłam i myślę, że cud się zdarzy i to już jest jakby cud, że jest to lekarstwo, tylko trzeba teraz cudu, żeby z dobrym, dużym sercem ludzie się znaleźli i nam pomogli w tym. Ta terapia genowa jest taką szansą, żeby Maciuś był sprawniejszy. Będziemy mogli z nim iść do parku normalnie jak z innym dzieckiem. Także proszę, proszę was ludzie, żebyście pomogli nam, bo sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego ciężaru. Modlę się każdego dnia o zdrowie do tego mojego wnuka, co jest bardzo chory. I o ludzi dobrej woli, dobrego serca, wielkiego serca, co by mu pomogą w tym takim najdroższym lekarstwie, bo nie idzie tego unieść. Jak Maciuś dostanie terapię genową, jestem pewna, że Maciuś pójdzie do przodu. On ma potencjał, on jest silny, on ma wolę walki.
żeby miał życie nowe, lepsze. Zebrać te pieniądze oznacza wygrać z chorobą, która nie zna litości i wygrać życie Maciusia. 9 milionów to gigantyczna kwota, ale już nieraz udało się z Państwa pomocą taką zebrać. Pieniądze dla Maćka Cieślika zbiera Fundacja Się Pomaga.